Pamiętaj, że białka syntetyzowane przez twoje ciało będą tak samo zdrowe, jak twój styl życia. Zaćma może trafić się każdemu. Zaakceptuj wyzwanie, jakim jest leczenie zaćmy w naturalny sposób i zachowaj zdrowe oczy. Zaćma to dość często występujące schorzenie. Są jednak pewne sposoby na leczenie zaćmy. Pacjenci cierpiący na tę chorobę wiedzą o niej bardzo dużo. Jednak dla tych, którzy nie zetknęli się z tą chorobą, może ona być dość tajemnicza. Czy leczenie zaćmy jest możliwe? Według niektórych osób cierpiących na tę chorobę, zaćma przypomina patrzenie na świat przez zamglone okno, którego nie da się wyczyścić. Możesz mieć tylko mgliste pojęcie o tym, co dzieje się za oknem. Nie brzmi to zbyt przyjemnie, ale na szczęście zaćma może być leczona w naturalny sposób. Poniżej wyjaśnimy, czym jest zaćma, jakie są jej najczęstsze objawy i jak naturalnie ją leczyć. Czym jest zaćma? Znak zapytania. Zaćma to progresywne zmętnienie naturalnej soczewki oka ludzkiego. Przekłada się to na niewyraźne widzenie, które powoli się pogarsza, jeśli schorzenie nie jest prawidłowo leczone. Zaćma dotyka głównie osób po 40 roku życia. Jest to również główna przyczyna postępującej ślepoty. Około 40 roku życia zaczyna zmieniać się biochemia naszego organizmu. Białka syntetyzowane przez komórki oka tracą elastyczność i twardnieją. Białka zbierają się w niektórych częściach soczewki oka. Powoduje to powstawanie białawych grudek, które mogą być widoczne w ludzkim oku. Choroba ta powoduje utratę widzenia szczegółów i widoczności w określonych odległościach. Leczenie zaćmy nie jest łatwym procesem, ale można złagodzić jej objawy. Te białawe grudki nie pojawiają się jednak z dnia na dzień. Zaćma rozwija się powoli, a oko próbuje dostosować się do tej białej blokady. Różne typy zaćmy mogą blokować dostęp światła i zniekształcać obrazy, które ludzkie oko widzi pod różnymi kątami. Dlatego ten rodzaj ślepoty jest inny u każdej osoby, która na nią cierpi. Rodzaje zaćmy. Są trzy różne rodzaje zaćmy, których nazwy są bezpośrednio związane z częścią oka, na którą wypływają. Zaćma podtorebkowa tylna. Ten rodzaj jest trudniejszy do zidentyfikowania na pierwszy rzut oka. Mimo to pacjent odczuwa jego skutki bardzo szybko, wraz z rozwojem choroby. Pacjenci, którzy cierpią na cukrzycę lub przyjmują wysokie dawki sterydów, są bardziej podatni na tę chorobę. Zaćma jądrowa. Jak sama nazwa wskazuje, ten typ zaćmy występuje w jądrze oka. Jest to najczęstszy typ zaćmy wśród mężczyzn i kobiet w wieku powyżej 70 roku życia.
Zaćma korowa. Ten typ choroby jest najbardziej widoczny gołym okiem. Są to małe, nieprzezroczyste, białe plamki na oczach. Wyglądają jak małe kliny na środku soczewki. Objawy zaćmy. Istnieje wiele objawów tej choroby, w tym zmętnione lub niewyraźne widzenie. Nadwrażliwość na światło lub dyskomfort w kontakcie z jasnym światłem. Trudności z widzeniem w ciemnych miejscach. Prześwietlone widzenie źródeł światła, takich jak lampy i świece. Żółknięcie kolorów. Podwójne widzenie w jednym oku. Częste zmiany soczewek korekcyjnych, oznaczające wpływ zaćmy na wzrok. Trudności z czytaniem. Objawy zaćmy są bardzo podobne do objawów innych, mniej poważnych problemów z oczami, takich jak krótkowzroczność lub astygmatyzm. W związku z tym należy często chodzić do lekarza, jeśli zaczniesz zauważać dwa lub więcej tych objawów. Leczenie zaćmy naturalnymi sposobami. Niektórzy lekarze twierdzą, że nie można zapobiec powstawaniu białych grudek. Są jednak pewne naturalne metody leczenia, które pomagają częściowo zmniejszyć tę dolegliwość. Organiczne i nieinwazyjne leczenie jest alternatywą dla pacjentów cierpiących na tę chorobę. Oto kilka naturalnych sposobów na leczenie zaćmy. Unikaj szkodliwych nawyków. Rzucenie palenia i zmniejszenie ilości spożywanego alkoholu z pewnością poprawi Twoją jakość życia. Z początku może to być trudne, szczególnie ze względu na presję społeczną. Pamiętaj jednak, że rzucenie palenia i picie mniejszej ilości alkoholu zapobiegnie procesowi zwyrodnienia Twojego ciała. Oczy, tak jak wszystkie inne narządy ciała, będą czerpać korzyści płynące ze zdrowszych nawyków. Spożywaj zbilansowaną dietę. Dieta jest jednym z najważniejszych czynników w zapobieganiu chorób zwyrodnieniowych. Zrównoważona dieta pomaga ustabilizować równowagę ciała i skuteczną samoregulację. Samoregulacja pomaga przedłużyć dobry stan białek syntetyzowanych przez ludzkie ciało. Przeciwtleniacze zawarte w pokarmach pomagają utrzymać ogólne zdrowie organizmu. Enzymy z owoców i warzyw przyczyniają się do zdrowia Twoich oczu i innych narządów. Zawsze używaj filtra przeciwsłonecznego. Chociaż wydaje się to mało prawdopodobne, długie przebywanie na słońcu i ekspozycja na promieniowanie ultrafioletowe UV może przyczynić się do rozwoju zaćmy. Promienie UV mogą wpływać na białka i inne enzymy w oku, degradując je i utleniając. W wyniku tego enzymy tracą swoje główne korzystne właściwości. Aby ochronić się przed szkodliwym promieniowaniem UV należy nosić okulary przeciwsłoneczne i kapelusze z szerokim rondem lub czapki z daszkiem. W
ten sposób uchronisz enzymy w Twoich oczach przed degradacją. Używaj kropli do oczu. Często widzimy, że osoby w podeszłym wieku stosują krople do oczu przepisane przez lekarza. Jest wiele firm farmaceutycznych oferujących wysokiej jakości krople do oczu dostępne bez recepty. Krople pomagają nawadniać oczy i utrzymać je w dobrej kondycji. Zapobiega to nadmiernemu przepracowaniu nerwów wzrokowych, z powodu niewystarczającego nawilżenia, zmniejszając tym samym ryzyko zaćmy. Nie tylko starsze osoby cierpią na zaćmę. Dlatego Ty też powinieneś wyrobić sobie nawyki, które korzystnie wpłyną na Twoje zdrowie. Pamiętaj, że białka syntetyzowane przez Twoje ciało będą równie zdrowe jak Twój styl życia. Podejmij wyzwanie, jakim jest naturalne leczenie zaćmy i utrzymywanie zdrowych oczu.